Dzień dobry, witam serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu Poznaj Faktem. Proszę Państwa, zwróciła się do nas z prośbą o pomoc pani Renata, która prosi o poradę w trudnej sytuacji. Sytuacja dotyczy właściwie męża pani Renaty, który ma brata. Dom po rodzicach stał się, jak pani pisze, siedzibą kolegów tego brata, czyli tak zwaną speluną. Jest też starsza siostra, ta siostra dostała mieszkanie, brat został w domu rodzinnym, no a mąż trzeci z rodzeństwa, jak rozumiem, nie dostał nic w spadku. No i pani pyta, co państwo mogą zrobić, czy w ogóle coś mogą zrobić w sytuacji no, takiej dewastacji, degradacji tego domu, tej nieruchomości, która no, stała się, tak jak pani pisze, meliną. Pani pisze, że jest tam już pusto, praktycznie nic nie ma. Duża, ładna działka. Kiedyś był to ładny dom, ale niestety brat zrobił z tego domu to, co zrobił. Bardzo pani prosi o poradę. Czyli jak rozumiem, mamy tu taką sytuację, że była trójka rodzeństwa, siostra dostała mieszkanie, brat dom, który jest w jakiś sposób dewastowany, degradowany, a mąż nic, a przynajmniej żadnej nieruchomości. No tak z tego wynika. No, sytuacja tutaj jest mało korzystna, instrumentów państwo nie macie zbyt wiele, żeby jakoś wpłynąć na postępowanie brata, bo rozumiem, że to jest główny problem. Jeśli chodzi o roszczenia spadkowe, no to można byłoby się ubiegać o jakiś zachowek, ale proszę pamiętać, tylko do 5 lat po śmierci rodziców, nie wiem kiedy to nastąpiło, no i to mogłaby być tylko kwota pieniężna. No ale może konieczność na przykład zapłaty takiej kwoty zmusiłaby brata do zmiany, do jakiejś zmiany postępowania. No gdyby tu był jakiś tytuł, jakaś współwłasność tej nieruchomości, no to państwo mieliby pewne roszczenia, na przykład wystąpienie do sądu o wyznaczenie zarządcy i tak dalej. Ale w takiej sytuacji ja za bardzo takiej możliwości nie widzę, więc można powiedzieć, zostają takie pozaprawne instrumenty, czy jakieś zewnętrzne wydarzenia, może jakaś dezaprobata społeczna, a może odwrotnie coś pozytywnego, co może się wydarzyć w życiu brata, sprawi, że odnajdzie on sens no, jakiegoś innego kierowania własnym życiem. No, taką ostateczną możliwością, którą można tutaj rozważyć, jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie brata pod pewnymi warunkami. Rodzeństwo, czyli w tym przypadku pani mąż, należy do grona osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. Mamy ubezwłasnowolnienie całkowite, wtedy osoba traci zdolność do czynności prawnych, jej sprawami kieruje opiekun. Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwo lub narkomanii, jak rozumiem tutaj moglibyśmy o tym mówić, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Mamy też ubezwłasnowolnienie częściowe, wtedy taka osoba zachowuje pewną zdolność do prowadzenia własnych spraw, ale ograniczoną, wtedy pomaga jej w prowadzeniu tych spraw kurator, a nie opiekun. No i tu chodzi o sytuację, kiedy osoba no, zostaje ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, znowu w szczególności pijaństwa lub narkomanii. Jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest jej pomoc do prowadzenia jej spraw. No i jeżeli takie okoliczności zachodziłyby, jeżeli sąd uznałby, że zachodzą okoliczności przemawiające za ubezwłasnowolnieniem brata, czy całkowitym, czy częściowym, no to na przykład opiekunem czy kuratorem mógłby zostać jego brat, czyli pani mąż. Często tak jest, że to jedna z osób najbliższych zostaje tym opiekunem, kuratorem, no i wtedy prowadzi sprawy ubezwłasnowolnionego. Wtedy brat mógłby na przykład zarządzać jego nieruchomością, przywrócić ją do jakiegoś odpowiedniego stanu, wyremontować. Ale uwaga, proszę pamiętać, że to jest taka opieka czy kuratela, to jest także odpowiedzialność i obowiązek za prowadzenie wszystkich spraw, w tym przypadku brata. Praktycznie tak jak za własne dziecko. Odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone, więc no, nie jest to opieka tylko na potrzeby uregulowania spraw z tym domem,
ale całościowa pomoc na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej, czyli brata w tym przypadku. Jak wygląda procedura? No, wniosek do sądu może złożyć małżonek, krewni w linii prostej oraz rodzeństwo i przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy ten wniosek o ubezwłasnowolnienie. No, sąd podejmuje decyzję po przeprowadzeniu szerokiego postępowania dowodowego z udziałem samego zainteresowanego, który zostanie wysłuchany, biegłych lekarzy, psychiatry, neurologa, psychologa, może zarządzić obserwację w zakładzie psychiatrycznym. Także jest to takie postępowanie wielopłaszczyznowe, dowodowe, w którym zostanie stwierdzone, czy zachodzą przesłanki do ubezwłasnowolnienia. No i w takim postępowaniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeknie, czy to będzie ubezwłasnowolnienie całkowite, czy częściowe i z jakiego powodu zostanie orzeczone. I niezwłocznie przekaże sądowi opiekuńczemu odpis prawomocnego postanowienia, w którym orzekł ubezwłasnowolnienie, w celu ustanowienia właśnie opiekuna lub kuratora, czyli tej osoby, która będzie prowadziła lub pomagała w prowadzeniu spraw ubezwłasnowolnionemu. Tak więc to jest dla Państwa, podsumowując, jakaś droga, ubezwłasnowolnienie, jeśli są spełnione przesłanki tego ubezwłasnowolnienia po stronie brata męża, czyli że nie jest on w stanie kierować swoimi sprawami lub w ograniczony sposób jest w stanie to robić. No i tutaj z zastrzeżeniem tego, że ewentualna opieka i kuratela, którą no, można byłoby objąć brata, czy byłby to właśnie pani mąż, czy może jakaś inna osoba, to jest obowiązek i odpowiedzialność. I że ona jest sprawowana, co najważniejsze, bo o tym chyba nie powiedziałem, w interesie ubezwłasnowolnionego. Ona ma pomóc temu ubezwłasnowolnionemu w prowadzeniu jego spraw, a nie pomóc opiekunowi czy kuratorowi. Także jeśli Państwo chcecie pomóc bratu w zarządzaniu sprawami życiowymi i jego nieruchomością, to tak, ale no, nie jest to na pewno droga do załatwiania jakichś własnych interesów. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.